I have never believed in truly easy happiness until the day that I met him, this very lovely happy man. To była pierwsza płyta po wypadku i po długim czasie nieobecności, więc miałam sporo czasu do namysłu i pewien rozdział się też zamknął w moim życiu, bo to jest taka płyta, która oczywiście opowiada o moich przeżyciach, ale o tym pozytywnym finale tego wszystkiego, bo to o to chodzi tutaj, o ten przekaz nadziei, że wszystko co złe się też kończy. I mam wrażenie, że ta płyta właśnie ten rozdział zamyka taki trudny w moim życiu. A następna już pewnie będzie weselsza jeszcze. W natchnionych oczach dzieci twych i stało się, pokochałam z całych swoich sił. Ja nie wiem, czy jak anioł, czy aż bym tak się nazwała, ale na pewno czuję takie zobowiązanie, że to, że mnie się udało w jakiś sposób przebrnąć przez te trudne chwile i wrócić i teraz mogę spełniać swoje pasje i rozwijać się i mam dużo szczęścia w tym, też spotykam dużo ludzi, którzy mi pomagają też po drodze. Chcę się z tym dzielić po prostu, bo wiem, że to jest bardzo ważne, żebyśmy się nie zamykali z powodu niepełnosprawności chociażby, czy innych problemów, nie zamykali się w sobie, nie zamykali się gdzieś w domach, tylko mamy szansę wszyscy się rozwijać i spełniać marzenia. I to jest taka, myślę, dobra nowina, którą ja chcę nieść. Chcę namawiać ludzi, żeby walczyli o siebie, żeby wierzyli, żeby ryzykowali. Bo to jest bardzo przyjemne. Ja dzisiaj się po prostu czuję spełniona i radosna bardzo, że mogę robić to, co kocham. Nie wiem, jaki czas nam podaruje los, lecz niech prowadzi nas. Absolutnie powrót był trudny. Było bardzo wiele wątpliwości, bo człowiek jest postawiony przed takim faktem, którego się w ogóle nie spodziewa i który trudno mu unieść. No ale tak jak mówię wielokrotnie, nie byłam sama w tym, tylko wiele pomocy zewsząd płynęło do mnie i to jest wielkie szczęście i dzisiaj dzięki temu kilka lat oczywiście to zajęło, ale jestem tu, gdzie jestem i już to wszystko jest za mną. Bez was nie byłoby mnie. Ja bardzo w to wierzę, że tak się stanie. Nie mam wprawdzie takiej determinacji aż silnej dzisiaj, bo już nauczyłam się żyć w ten sposób i stwierdziłam, że nie mogę czekać na to, tylko muszę żyć, bo życie ucieka i czas ucieka i czekanie jest bez sensu. Jeżeli to się wydarzy kiedyś, to będę przeszczęśliwa i dużo rzeczy się dzieje, które zmierzają w tym kierunku i nawet jestem pewna tego, że to się wydarzy wcześniej czy później. Pytanie tylko, czy ja się zdążę już załapać na to, ale ja nigdy nadziei nie tracę, ale też to, co mówię i do czego namawiam ludzi, żeby nie uzależniali swojego życia, swojego szczęścia, swojego losu od tego, czy będą chodzić, czy nie, czy coś się zmieni w tym sensie, bo wszystko jest w naszej głowie i ja już wiem, że moje szczęście nie zależy od moich nóg, ale jeśli będę mogła kiedyś chodzić, to będzie to super. Drodzy Państwo, serdecznie Wam dziękuję za cudowną energię, za piękny uśmiech, który mam nadzieję, że na trwałe zagości na Waszych twarzach. Życzę Wam dużo miłości, dużo ciepła, dużo siły na różne trudne chwile. Ale przede wszystkim dużo życzliwości.
radości i dobrych ludzi na waszej drodze. Myślę, że ich jest naprawdę dużo, tylko musimy się chcieć otworzyć. I zdrowia, zdrowia, zdrowia. Tego wszystkiego bardzo serdecznie wam życzymy. Rafał Stępień i Kuba Raczyński.